Witamy Cię, nasz kochany Boże, w kolejnym dniu w Księdze Ezechiela. Prosimy Cię, bądź tutaj z nami, prowadź nas przez ten tekst, który będziemy czytali. Prosimy Cię, karm nas tym swoim słowem, żebyśmy Cię coraz lepiej poznawali każdego dnia, żeby nasza relacja była coraz silniejsza. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, do naszego życia. Ciebie, Jezu Chryste, Tobie dziękujemy ponad wszystko za to, co dla nas zrobiłeś i w Twoim świętym imieniu proszę Cię, Ojcze, żebyś był tutaj z nami, żebyś naprawdę posilił nas tym pokarmem duchowym, który nam tutaj zostawiłeś. I ja nie mam wątpliwości, Boże, że Ty nad tym wszystkim czuwasz nad wszystkimi naszymi wydarzeniami w życiu, ale proszę Cię, kształtuj to tak, żeby to było z jak największą chwałą dla Ciebie, bo my chcemy Tobie przynosić chwałę z wdzięczności i z miłości. Amen. Amen. Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Księga Ezechiela, rozdział 17. I doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, zadaj zagadkę i opowiedz domowi Izraela przypowieść. I powiedz: Tak mówi Pan Bóg, wielki orzeł o wielkich i długich skrzydłach, pełen pstrego pierza, przyleciał nad Liban i wziął wierzchołek cedru, ułamał koniec jego pędów, zaniósł go do ziemi kupieckiej i złożył go w mieście kupieckim. Wziął też nasienie tej ziemi i zasadził na urodzajnym polu. Umieścił je nad wielkimi wodami jak wierzbę. I urosło i stało się bujną winoroślą, choć niskiego wzrostu. Jej latorośle zwracały się ku niemu, a korzenie były mu poddane. I stało się winoroślą, która wydała latorośle i wypuściła pędy. Ale był inny wielki orzeł o wielkich skrzydłach i gęstym pierzu. A oto ta winorośl zwróciła swoje korzenie ku niemu i rozciągnęła swe latorośle do niego, aby on ją nawadniał z brust swego sadu. A była przecież zasadzona na dobrym polu nad wielkimi wodami, aby wypuściła latorośle, wydała owoc i stała się wspaniałą winoroślą. Wtedy powiedz: Tak mówi Pan Bóg, czy się jej poszczęści? Czy orzeł nie wyrwie jej korzeni i nie oberwie jej owocu, tak by uschła? Uschną wszystkie listki, które wypuści, i nie będzie trzeba wielkiej mocy ani licznego ludu, aby ją wyrwać z korzeniami. Oto jakkolwiek będzie zasadzona, czy się jej poszczęści, czy doszczętnie nie uschnie, gdy dotknie ją wiatr wschodni, uschnie w pruzdach, w których wyrosła. Potem doszło do mnie słowo Pana. Mów teraz do domu buntowniczego. Czyż nie wiecie, co znaczą te rzeczy? Powiedz: Oto król Babilonu przybył do Jerozolimy, zabrał jej króla i książąt i uprowadził ich ze sobą do Babilonu. Wziął też jednego z potomków króla, zawarł z nim przymierze i związał go przysięgą. Zabrał też możnych tej ziemi, aby królestwo było poniżone, tak by się nie podnosiło, ale by tak trwało, zachowując jego przymierze. Lecz on zbuntował się przeciwko niemu, wysyłając swych posłów do Egiptu, aby dano mu koni i liczny lud. Czy mu się poszczęści? Czy ujdzie zemsty ten, który tak czynił? Czy ocali się ten, który złamał przymierze? Jak żyje, mówi Pan Bóg, w miejscu tego króla, który go uczynił królem, a którego przysięgą wzgardził i którego przymierze złamał, u niego w Babilonie umrze. I ani Faraon z wielkim wojskiem i z licznym zastępem nie pomoże mu na wojnie, gdy usypie wały i pobuduje wieże, aby zniszczyć mnóstwo ludzi, ponieważ wzgardził przysięgą, łamiąc przymierze. Oto bowiem dał na to swą rękę, a to wszystko uczynił. Nie ujdzie zemsty. Dlatego mu tak mówi Pan Bóg. Jak żyję? Moją przysięgę, którą wzgardził, i moje przymierze, które złamał, złożę mu na głowę. Rozciągnę na nim swoją sieć i zostanie schwytany w moje sidła.
i zaprowadzę go do Babilonu, a tam się z nim rozprawię za jego występek, którym zgrzeszył przeciwko mnie. A wszyscy, którzy uciekli od niego wraz ze wszystkimi jego chówcami, od miecza polegną, a pozostali zostaną rozproszeni na wszystkie wiatry i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem. Tak mówi Pan Bóg. Wezmę wierzchołek tego wysokiego cedru i zasadzę. Z najwyższych jego gałązek odłamię młodą gałązkę i zasadzę ją na wysokiej i wyniosłej górze. Na wysokiej górze Izraela ją zasadzę. Wypuści gałązki, wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym. I będzie mieszkać pod nim wszelkie ptactwo skrzydlate, pod cieniem jego gałęzi będą mieszkać. A tak wszystkie drzewa polne poznają, że ja, Pan, poniżyłem drzewo wysokie, a wywyższyłem drzewo niskie. Ususzyłem drzewo zielone, a sprawiłem, że zakwitło drzewo suche. Ja, Pan, to powiedziałem i uczynię. Rozdział 18. I doszło do mnie słowo Pana mówiące. Dlaczego powtarzacie między sobą takie przysłowie o ziemi Izraela, mówiące: Ojcowie jedli kwaśne winogrona, a synowie synom zęby cierpną. Jak żyję, mówi Pan Bóg, nie będziecie więcej powtarzać tego przysłowia w Izraelu. Oto wszystkie dusze są moje. Tak dusza ojca, jak i dusza syna jest moja. Dusza, która grzeszy, ona umrze. Lecz jeśli człowiek jest sprawiedliwy i wykonuje sąd i sprawiedliwość i nie jadł na górach, nie podnosi swych oczu ku bożkom domu Izraela, ani nie hańbił żony swego bliźniego, ani nie zbliżał się do kobiety podczas jej nieczystości, nikogo nie uciskał, zwracał zastaw dłużnikowi, nie popełniał grabieży, dawał swój chleb głodnemu i przyodziewał nagiego szatom, nie uprawiał lichwy i nie brał odsetek, odwracał swą rękę od nieprawości i sprawiedliwy sąd wykonywał między jednym człowiekiem a drugim, postępował według moich ustaw i przestrzegał moich sądów, czyniąc to, co prawe, ten jest sprawiedliwy, na pewno żyć będzie, mówi Pan Bóg. A jeśli spłodził syna zbójcę i rozlewającego krew, który popełnił jedną z tych rzeczy, który żadnej z tamtych dobrych rzeczy nie czynił, ale raczej jadł na górach, hańbił żonę swego bliźniego, uciskał ubogiego i nędznego, popełniał grabież, nie zwracał zastawu, podnosił oczy ku bożkom, czynił obrzydliwość, uprawiał lichwę i brał odsetki, czy ten będzie żył? Nie będzie żył, ponieważ popełniał te wszystkie obrzydliwości. Ten na pewno umrze, jego krew spadnie na niego. A oto jeśli spłodzi syna, który widział wszystkie grzechy swego ojca, jakie czynił, a widząc je, nie czynił nic podobnego, nie jadł na górach, nie podnosił swych oczu ku bożkom domu Izraela, nie hańbił żony swego bliźniego, nikogo nie uciskał, nie zatrzymywał zastawu, nie popełniał grabieży, dawał swój chleb głodnemu i przyodziewał szatom nagiego, odwracał swą rękę od ucisku nad ubogim, nie uprawiał lichwy i nie brał odsetek, wykonywał moje sądy i postępował według moich ustaw, ten nie umrze za nieprawości swego ojca, ale na pewno będzie żył. Lecz jego ojciec, ponieważ czynił krzywdę, popełniał grabież i nie czynił tego, co dobre pośród swego ludu, oto umrze za swoją nieprawość. Ale mówcie, czemu? Czy syn nie ponosi kary za nieprawość ojca, gdy syn czynił to, co prawe i sprawiedliwe i przestrzegał wszystkich moich ustaw i wypełniał je, na pewno będzie żył. Dusza, która grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za nieprawość ojca. Ojciec niesie kary za nieprawość syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego pozostanie na nim, a niegodziwość niegodziwego pozostanie na nim. A jeśli niegodziwy odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, będzie strzegł wszystkich moich ustaw i będzie czynił to, co prawe i sprawiedliwe, na pewno żyć będzie,
nie umrze. Żadne jego występki, których się dopuścił, nie będą mu wspomniane. Będzie żył w swojej sprawiedliwości, którą czynił. Czyż ja mam upodobanie w śmierci niegodziwego? Mówi Pan Bóg. A nie raczej w tym, aby się odwrócił od swoich dróg i żył? Ale jeśli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni nieprawość, czyniąc według wszystkich obrzydliwości, które popełnia niegodziwy, czy taki będzie żył? Wszystkie jego sprawiedliwości, które czynił, nie będą wspomniane. Z powodu swego przestępstwa, które popełniał, i z powodu swego grzechu, którego się dopuścił, z powodu tych rzeczy umrze. Ale mówicie, droga Pana nie jest słuszna. Słuchajcie, teraz domu Izraela. Czy moja droga nie jest prosta? Czy raczej wasze drogi nie są niesłuszne? Gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości, a czyniąc nieprawość umrze, to z powodu swojej nieprawości, którą czynił, umrze. Ale gdy niegodziwy odwróci się od swojej niegodziwości, której się dopuścił, a czyni to, co prawe i sprawiedliwe, ten zachowa swoją duszę. Ponieważ zastanowił się i odwrócił się od wszystkich swoich występków, których się dopuścił, na pewno będzie żył, nie umrze. A jednak dom Izraela mówi, droga Pana jest słuszna. Nie jest słuszna. Czy moje drogi nie są słuszne, domu Izraela? Czy raczej wasze drogi są niesłuszne? Dlatego domu Izraela będę sądzić każdego z was według jego dróg, mówi Pan Bóg. Nawróćcie się i odwróćcie się od wszystkich swoich występków, aby nieprawość nie stała się waszą zgubą. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, których się dopuściliście, i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Czemu macie umrzeć, domu Izraela? Nie mam bowiem żadnego upodobania w śmierci umierającego, mówi Pan Bóg. Odwróćcie się więc, a będziecie żyć. Amen. Amen. A dzisiaj mamy dużo bardziej optymistyczny tekst niż wczoraj. Bardzo dużo nadziei, sprawiedliwości i łaski jest w tych dwóch rozdziałach. Kochani, czy ktoś chciałby zacząć? W 17 rozdziale mamy słowo o dwóch orłach i moim zdaniem tym pierwszym orłem był właśnie Babilon, pod którego zarząd Bóg oddał upadły Izrael, żeby ich w pewnym sensie upokorzyć, ale też zmusić do refleksji nad swoim postępowaniem. A tym drugim orłem był Egipt. I Izrael, mimo że zawarł przymierze z królem Babilonu, tak, tutaj jest to napisane w 12 wersecie. Mów teraz, domu buntowniczy, czy nie wiecie, co znaczą te rzeczy? Powiedz, oto król Babilonu przybył do Jerozolimy, zabrał jej króla i książęta i uprowadził ich ze sobą do Babilonu. Wziął też jednego z potomków króla, zawarł z nim przymierze i związał go przysięgą. Zabrał też możnych tej ziemi. I Bóg przygotował te wszystkie wydarzenia tak, żeby pomimo, że Izrael poniesie klęskę z rąk Babilonu, ale mimo wszystko, żeby się ostało to państwo i Jerozolima, żeby po prostu pod rządami Babilonu ci mogli ludzie dalej żyć, ale Izrael złamał tą przysięgę i postanowili szukać pomocy w Egipcie. I jak wiemy, tej pomocy nie uzyskali, bo Egipt nie dotarł z tą pomocą. Zawrócili i Babilon podbił ostatecznie Jerozolimę i spalił miasto. I tak tutaj jak mamy w 15 wersecie, czy ocali cię ten, który złamał przymierze?
cały czas mamy, tak, to była kwestia tego przymierza z Babilonem, ale za tym stoi coś więcej, uważam, za tym stoi też kwestia przymierza z Bogiem, że Izrael miał przymierze z Bogiem, które złamał i zaczął sobie szukać innych bożków, którym oddawał cześć. I Bóg ich pyta tutaj, czy ci inni ich ocalą, czy na pewno tak będzie. I wiecie, tutaj w tym od 22 wersetu tak mówi Pan Bóg: wezmę wierzchołek tego wysokiego cedru i zasadzę z najwyższej jego gałązki, odłamię młodą gałązkę i zasadzę ją na wysokiej i wyniosłej górze. Na wysokiej górze Izraela ją zasadzę. Wypuści gałązki, wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym i będzie mieszkać pod nim wszelkie ptactwo skrzydlate. Pod cieniem jego gałązki będą mieszkać. A tak wszystkie drzewa polne poznają, że ja, Pan, poniżyłem drzewo wysokie, a wywyższyłem drzewo niskie. Ususzyłem drzewo zielone, a sprawiłem, że zakwitło drzewo suche. Ja, Pan, to powiedziałem i uczynię. I wiecie, ja w tej małej gałązce widzę Jezusa Chrystusa, który, przychodząc na ziemię i oddając swoje życie za nasze grzechy, rozpoczął to ostatnie pokolenie i wszystkich ludzi z pogan, którzy przyjmują tą łaskę i wchodzą do, przyłączają się do tego Bożego ludu, i dlatego oczy Izraela zostały zamknięte i oni nie uwierzyli prawdzie, odrzucili swojego Mesjasza, a dzięki temu ci, którzy wcześniej byli uniżeni, czyli poganie, mogą wejść. I to jest ten wspaniały plan Boży, który jest realizowany. I to pokazuje nam właśnie, jak Bóg wszystko potrafi obrócić ku dobremu, że z całej tej upartości i buntowniczego podejścia Izraela udało się Bogu stworzyć plan ratunkowy dla całego świata i Jemu za to chwała. Tak to wszystko poprowadził. A ktoś by chciał coś powiedzieć o tym 18 rozdziale, o tym, jak każdy z nas ma odpowiedzialność za swoje czyny. W 18 rozdziale mamy wypisane uczynki sprawiedliwości, niesprawiedliwości. No i tutaj słowa Boga, by się odwrócić od grzechu. Każdy, kto się odwróci, żyć będzie. Dokładnie. I tak wcześniej było w Izraelu powiedzenie o tym, że syn ponosi odpowiedzialność za grzechy swojego ojca. Jeżeli ojciec jadł cierpkie winogrona, to syn też będzie jadł cierpkie winogrona, ale Bóg to wszystko odwrócił i dzięki temu, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy, każdy ma możliwość przyjęcia tej łaski i wykupienia się z tego upadłego stanu, bo zobaczcie, tak jak Bóg pisze nam tutaj w 23 wersecie: czy ja mam upodobanie w śmierci niegodziwego, mówi Pan Bóg, a nie raczej w tym, aby się odwrócił od swych dróg i żył. I później w 25, ale mówicie: droga Pana nie jest słuszna. Słuchajcie teraz, domu Izraela, czy moja droga nie jest prosta, czy raczej wasze drogi są niesłuszne. Także Boża droga jest prosta, każdy ma odpowiedzialność za własne życie. Jeżeli postępował źle, ale się nawróci, zrozumie w pewnym momencie, tak to jest napisane w 28 wersecie, ponieważ zastanowił się i odwrócił się od wszystkich swoich występków, których się dopuścił, na pewno będzie żył, nie umrze. Także dla każdego złego człowieka, bez względu na to, co zrobił w swoim życiu, ta łaska jest dostępna. Jeżeli odwróci się od swojego złego zachowania i przejdzie na właściwą drogę, ale całkowicie się odwróci, tak? Nie tylko przyjmie
Jezusa Chrystusa na swojego Pana słownie, ale też uwierzy w sercu, czyli pozwoli, aby Jezus Chrystus był jego Panem, żeby Jezus Chrystus go prowadził, żeby Jezus Chrystus go przemieniał, żeby każdy jego dzień był próbą życia w czystości i odwróceniem się od wszystkich swoich złych czynów, to Bóg mu zapomni to, co zrobił do tej pory w swoim życiu i zostanie oczyszczony i będzie żył. Ale tak samo też odwrotnie, jeżeli człowiek, który czynił dobro, w pewnym momencie się podda i zejdzie na złą drogę, da się zwieść i zacznie grzeszyć, to dla niego ratunku nie będzie, bo te złe czyny będą na nim ciążyły i one spowodują, że on umrze. Tak mamy w czwartym wersecie jest dusza, która grzeszy, ona umrze. I to było też w liście do Rzymian napisane: zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen. Dlatego ja to wiem dla mojego życia, że mnie się udało w moim życiu grzechem zasłużyć na śmierć, a tylko dzięki Bożej łasce, tej niezasłużonej przychylności będę żył i ja wiem, że będę żył, bo Bóg mnie oczyścił z tych wszystkich moich grzechów i mnie prowadzi i ja mu oddałem swoje życie i podążam za nim. Nie zawsze w sukcesie, ale mimo wszystko konsekwentnie i nie dam się już nikomu zawrócić z tej drogi, bo tylko Jezus Chrystus jest tą prawdą i życiem i tylko On mnie może wyprowadzić i wprowadzić do Bożego Królestwa. Zobaczcie tutaj od 30 wersetu. Dlatego domu Izraela będę sądzić każdego z was według jego drogi, mówi Pan Bóg. Nawróćcie się i odwróćcie się od wszystkich swoich występków, aby nieprawość nie stała się waszą zgubą. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, których się dopuszczaliście i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Czemu macie umrzeć, domu Izraela? Także tutaj akcent pada na wszystkie i tym uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha to jest to, co podejmując tą decyzję, że oddajemy nasze życie Bogu, dostajemy od Boga z łaski, bo On daje nam nowe serce, które nie jest z kamienia, tylko jest mięsiste i wypełnia nas nowym, żywym duchem. I czemu ktokolwiek ma tutaj umrzeć na tym świecie, jeżeli jest taka możliwość? Nie mam bowiem żadnego upodobania w śmierci umierającego, mówi Pan Bóg. Odwróćcie się więc, a będziecie żyć. Kochani, jak istotne jest to, żeby te słowa dotarły do każdego jednego człowieka, żeby każdy jeden człowiek miał możliwość podjęcia tej decyzji w swoim życiu. Bo Bóg czeka na wszystkich, Bóg każdemu daje możliwość. Tutaj mamy w tym rozdziale to dwa razy powiedziane. Bóg nie ma upodobania w śmierci. Bóg ma upodobanie w życiu, bo każdego stworzył do życia, a tylko jego błędne decyzje prowadzą go do śmierci. Chciałby, kochani, dodać jeszcze coś od siebie. No niezwykłe to jest, niesamowite. Czyli każdy ma szansę na to, żeby zmienić swoje, że tak powiem, losy i pójść, skierować się w kierunku do Pana Boga. Ja powiem tak, no nie wiem dlaczego akurat tam i o tamtej porze mogę się tylko domyślać. Miałem taką sytuację, że poszedłem sobie do sklepu i od słowa do słowa tam się z kasjerką zaczęły jakieś rozmowy, bo sobie chciałem kupić taki buraka takiego kiszonego i do picia i zaczęliśmy rozmawiać. Później zeszły tematy na pismo na Pana Boga. Dałem jej tam materiały, rozmawialiśmy
I normalnie chyba, nie wiem, wydaje mi się, że pierwszy raz miałem takiego rozmówcę, że przyszedł człowiek, który miał być chyba w przeszłości księdzem, a stał się, on ogólnie widział tą hipokryzję i różne rzeczy, co się tam działy i opowiadał o tym. Przeczytał pismo około, nie wiem, 40 razy czy ile i on stał się kim? Tarocistą, ezoterykiem, jakimś wróżbiarzem, no w sumie to jakimś, nie wiem, no, czarownikiem, jakby to można było nazwać i z kimś takim było mi dane porozmawiać. To było niesamowite, bo no, modliłem się też w duchu, co ja mam do niego mówić później, nie? Bo on miał wiedzę biblijną bardzo dużą. Ja mu powiedziałem na koniec przed odejściem, że znasz no, pisma, apokalipsę i tak dalej, parafrazując i wiesz, jak skończą ci. A on, ja mówię, Chrystus się kocha, nie? A on mówi, ja, że jego drogi, że nasze drogi się rozeszły. Ja mówię, czyli podjąłeś swoją decyzję. No i było mi później przykro, poszedłem, ale porozmawialiśmy, nie? No i także każdy ma. To jest niesamowite i chwała Jezusowi Chrystusowi, bo kim ja jestem? Jakimś prochem i pyłem, a mnie postawił Pan Bóg w tamtym miejscu, że akurat tamten przyszedł, nie? Taki człowiek, nie? Także każdy ma możliwość odwrócenia się i Pan Bóg może się posłużyć różnymi ludźmi. Tymi słabekami nawet, takimi jak ja, nie? Żeby porozmawiać z kimś, kto po prostu wiedzę teologiczną miał o wiele, być może nawet o wiele większą, był bardziej oczytany, ale tkwił w błędzie i Chrystusa odrzucił, nie? Żeby go napomnieć, żeby on się odwrócił. W to wierzę i każdy może tą decyzję swoją podjąć. Daję głos. Wspaniałe świadectwo, Piotrze. Widzisz, on był oczytany, a ty poszedłeś tam z Duchem Świętym i taka jest różnica, że bez Ducha Świętego nikt nie zrozumie tego tekstu, choćby to 40 razy przeczytał i no niestety tak to wygląda, że to nie jest księga z tego świata, tylko to napisał Bóg i to trzeba czytać pod wpływem i prowadzeniem Jego Ducha i wtedy dopiero to słowo do człowieka dociera. I tak, wiecie, jest też cała ta teologia predestynacji, to jest w niektórych ruchach protestanckich, że to chyba w kalwinizmie było, że oni twierdzą, że są ludzie, którzy są jakby wybrani, tak, że są ludzie, którzy są z góry jakby skazani na potępienie, a są z góry ludzie, którzy są skazani na sukces i ludzie, wtedy Bóg ich tak prowadzi przez to życie, że ci, którzy mają się zbawić i tak się zbawią, bo wcześniej czy później przyjmą Jezusa Chrystusa, ale dla mnie ten 18 rozdział temu z zupełności przeczy, bo tutaj jest napisane, czy ja mam upodobanie w śmierci niegodziwego, mówi Pan Bóg, a nie raczej w tym, aby odwrócił od swoich dróg i żył. Tutaj nie ma żadnego warunku, tutaj nie ma wymienionego nikogo, kto by z góry był skazany na porażkę. Bóg woła do każdego i to jest dla mnie jeden z fundamentów mojej wiary. Wiecie, że nie ma ludzi lepszych lub gorszych w oczach Boga. Są tylko ludzie, którzy albo już tą decyzję w swoim życiu podjęli, albo jeszcze jej nie podjęli, ale o każdą osobę, która jeszcze nie przeszła na tą stronę, trzeba walczyć, bo ona też jest Bożym stworzeniem i Bóg ją też z miłością ukształtował i stworzył i przyprowadził na ten świat po to, żeby podjęła tą decyzję. Dlatego to jest naprawdę piękne, Piotrze, że rozmawiałeś z tym człowiekiem i być może, wiesz, to Ty siałeś, tak? Ty mu zadałeś jakieś tam pytania, ty go zapytałeś, czy on już tą swoją decyzję podjął, czy on ma świadomość tego, co zrobił, a to, co będzie się w nim działo teraz pod wpływem Ducha Świętego, tego nie wiemy. I ja wierzę w to, że to była naprawdę istotna chwila w jego życiu i że Bóg cię użył do tego, żeby on jeszcze raz mógł się zastanowić nad tym, co robi, bo jak wiemy z tego rozdziału, dla niego nie jest za późno i nawet jeżeli
On w tej chwili jest w takim miejscu, to on zawsze może zawrócić. Dopóki żyje, ma czas. Dokładnie. Ja mu powiedziałem, bo on o tym zło, że gdzie był Bóg, tam gdzie tam Hitler i jakieś tam wojny i tak dalej, ja mu powiedziałem, że to temu wszystkiemu jest winny człowiek od samego początku. I że jest taka sytuacja, że jeżeli jest dobro i zło, to może to zweryfikować, kto jaki jest, kto jakie decyzje podejmie w tym właśnie świecie, nie? Że jest i dobro, i zło, więc można podjąć dobre decyzje albo złe decyzje, nie? I się okaże, kto jaki jest. On miał dużo w sobie takich, można powiedzieć, powiedział, że hipokryzji nie lubi i miał pretensje właśnie do, no bo tkwił w przeszłości, on tam na gitarce chyba nawet na Jasnej Górze grał, nie? Gdzieś tam i mówił, że właśnie był pod tym kierunkiem, ale zobaczył i powiedział, że bardzo, Piotrze, ludzie nie wiesz? Czytają. Nawet on powiedział, że ludzie nie czytają pisma, nie wiedzą, w co wierzą. Zarówno nie tylko ze strony religii ludzie nie wiedzą, w co wierzą, różnych, takich jak na przykład, no nie wiem, katolicyzm, bo nie czytają właśnie pisma, ale także on mi podał, powiedział mi o islamie, że ludzie gdzieś tam właśnie, ten Koran, nie? Że ludzie modlą się, ale nawet nie znają swojej religii, nie znają tej księgi, na której się opiera ich religia, bo jej nie przeczytali, nie? I to on mi powiedział, co było ciekawe, nie? Dużo rzeczy wiedział, ale odrzucał Chrystusa. I to jest cały problem. Odrzucał Chrystusa, ale materiały przyjął. Rozmawiał, stać stał. Rozmawialiśmy wytrwale, długo i facet nawet na koniec, nie wiem, czy podziękował, czy tam się pożegnał i poszedł, nie? Także zachował, że tak powiem, zachował się w taki sposób, że przyjął te materiały. Przyjął te napomnienie. Dokładnie. Decyzję może na tamten moment swoją podjął, ale wierzę, że, nam... jak że to... warto się za takich modlić. Zwykle bywa w naszym, na naszych spotkaniach, pasuje akurat do tego, co czytaliśmy, także Bóg to tak przygotował, żeby to faktycznie to Jego słowo było też potwierdzone tym, jak to wygląda w życiu. I ja wierzę w to, że to wszystko się nie dzieje bez przyczyny i ty tam byłeś po prostu we właściwym miejscu, we właściwym czasie. I ponieważ jesteś pokorny i dałeś się użyć, to Bóg cię wykorzystał w słusznym celu i to jest wspaniałe dla ciebie. Ja nie wierzę, że to był przypadek, bo poszedłem tuż przed zamknięciem sklepu i takie rozmowy i takie osoby się trafiły i tam jeszcze właśnie ten się napatoczył, ten wróżbita, nie? Tarot i tak dalej, nie? I to jest niesamowite, że po prostu było mi dane z nim porozmawiać, bo to jest, jakby to powiedzieć, można było, włos mi z głowy nie spadł, no. Silniejszy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie, nie? Także chwała Jezusowi Chrystusowi za wszystko. Amen. No dobrze, kochani, czy ktoś z was chciałby coś jeszcze dodać od siebie do tych dwóch rozdziałów, które dzisiaj czytaliśmy? Jeśli nie, to chciałbym zakończyć modlitwą. Ja ci dziękuję, Boże, ponad wszystko za to słowo. Dziękuję ci za to świadectwo, które nam Piotr opowiedział. Ja cię proszę w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, żebyś prowadził tego człowieka, którego postawiłeś Piotrowi na drodze, żeby ta rozmowa poruszyła jego serce, żebyś, Boże, swoim Duchem Świętym go wypełnił i żeby on się zastanowił i wrócił tam, gdzie powinien być, żeby to jego całe zaangażowanie, te jego próby szukania Ciebie, żeby to przyniosło ten upragniony owoc, żeby przeszedł na stronę światła, bo dla nikogo nigdy nie jest za późno, Boże. Ja wierzę w to, że
To wszystko było właśnie po to, żeby ten człowiek został uratowany, bo ty masz upodobanie w tym, żeby wszyscy żyli, żeby każdy grzesznik przyszedł i poprosił o tą łaskę i o wybaczenie, bo ty jesteś Bogiem miłości i mimo, że konsekwencje tych naszych czynów od pokoleń musimy teraz cierpieć tutaj na ziemi, ale ja wiem, że to wszystko przeminie i wszyscy, którzy tą słuszną decyzję w swoim życiu podejmą, będą z Tobą i z nami w wieczności. I proszę Cię, Boże, tutaj o nas wszystkich, żebyśmy zawsze byli w tym właściwym miejscu, o właściwym czasie, tak? Piotr, żebyśmy dali się Tobie prowadzić, Duchu Święty, i żebyśmy mogli być używani do tego, aby szerzyć tą Twoją wspaniałą Ewangelię pokoju i przyczyniać się do budowy Twojego świętego Królestwa. Amen. A Tobie cześć, Panie Jezusie Chrystusie. Proszę pobłogosław wszystkich braci i siostry i tych, którzy będą odsłuchiwali właśnie tutaj rozważań naszych. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twojego świętego Ducha, za ofiarę Jezusa Chrystusa, która nas jest jedynym naszym pośrednikiem, jedyną naszą skałą, nadzieją. I tylko przez Jezusa Chrystusa mamy przystęp do właśnie Ciebie, Panie Boże, wielki, święty i potężny, który jesteś oddzielony, który jesteś tak święty, że jesteś, Panie, oddzielony od świata. Stworzyłeś świat, ale jesteś ponad to wszystko, ponad tym wszystkim. I Twoja mądrość i Twoja moc jest niewyobrażalna. Prosimy Cię, Panie Jezusie Chrystusie, wszystkich, którzy tkwią właśnie w okultyzmie, w satanizmie, w czarach, w bałwochwalstwie, we wszystkich tych różnych dziedzinach magii, wróżbiarstwa, żeby oni otrzymali swoją możliwość oczyszczenia właśnie się z tych wszystkich win, tych grzechów, Panie. Prosimy Ciebie o to, żebyś posłał do tych ludzi swoich robotników, żebyś posłał ewangelistów, nauczycieli, bo żniwo jest wielkie, ale robotników jest mało i prosimy Cię, Panie, o odwagę, żeby nikt, kto chodzi i służy Tobie, właśnie nie bał się ludzi, ich twarzy, ich właśnie reakcji, ich słuch, ich właśnie prześladowań jakichkolwiek ze względu na Twoje imię, bo Twoje imię, Panie Jezusie Chrystusie, jest warte tego, żeby być prześladowanym i żeby się nie martwić, Panie, daj nam tą odwagę i Ducha swojego świętego. Amen.